tej ja jestem Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was u Vivi. Kolejny raz w wielkim mieście z Vivi. Słuchajcie, co prawda powinno dzisiaj wlecieć powinien wlecieć dzisiaj odcinek z Madi, no ale musicie mi wybaczyć, bo ja teraz w Vivi się wkręciłam, więc dzisiaj słuchajcie, Vivi, Madi za tydzień, e, więc tak, zostawcie łapkę w górę, jak lubicie tę serię, no i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze. Nie robicie, tak na początku Wam przypomnę. A teraz słuchajcie, lecimy do odcinka. W kolejnym, w po kolejnym, w poprzednim odcinku, Uo, jak wiecie albo nie, no to tutaj Madi, nie Madi, e, <ścoughs> Vivi um, nawiązała pewien romans, dość szybko nawiązała ten romans z Bartem poszła z nim na randkę, no i w sumie randkę w ciemno i w sumie to on przyszedł na drugi dzień albo dwa dni później i raptem wparował jej do łazienki i zapytał, czy będzie jego dziewczyną. Więc okej, okay, jakby tak, mamy chłopaka. Dobra, chodź sobie, skorzystaj. Ty dzisiaj idziesz do pracy, szkoda, dzisiaj jest sobota, ale fajnie też by było, żeby żeby gdzieś dzisiaj wyszła. I myślę, że wyjdzie właśnie z... Z Bartem gdzieś na jakąś imprezkę, i potem weź prysznic. Tak, musimy zrobić pranie. Te pralki, coś, coś nie działają. Te pralki ostatnio znowu tak średnio to działa, wszystko. E, więc tak, dzisiaj na pewno wyjdziemy na mm, jakąś randkę, raczej taką po prostu imprezkę. I wiecie, co ja sobie pomyślałam? Wiecie, co ja pomyślałam? Skoro ten ich związek, to wszystko tak szybko leci, tak w ogóle, tak żż, i już. Z, zaprośmy go, żeby. Mija, co ci się stało? Ja ciebie przerobiłam. A może i tak. A on jest tutaj w ogóle pierwszy w kolejce, więc on pewnie do nas przyszedł. Bart jesteś tutaj? Nie, nie ma go. O, już nie jest. Myślę, słuchajcie, że musimy po prostu go... żeby się wprowadził do nas. A co? Będziemy tutaj się, słuchajcie, streszczać. Tu nie ma czasu na głupoty. Po prostu trzeba lecieć i już, więc my tutaj weź. Czy to możesz zrobić pranie? Ostatnio Bart nam zabrał. A tu są drzwi. A, a ja jej tutaj zostawiłam wolne, żeby ona sobie... O, oh jest, brawo ja, brawo ja. Ok. O, nieważne, słuchajcie, nieważne. Dobra. Słuchajcie, maty do sikania zrobiły furorę na TikToku, mają ponad 50 tysięcy wyświetleń. Eee, znaczy, TikTok, właśnie, gdzie, w którym mówię o tych matach, ma ponad 50 tysięcy wyświetleń, więc zrobił furorę. Ja wam podlinkuję tematy w opisie tutaj filmu, też, więc. Jakbyście chcieli, to tak. Tomaty dla zwierząt, dla dosikania są w opisie, jest link. Nie wiem, oni powinni coś zrobić z tymi pralkami, bo one nie, nie działają jak powinny w ogóle, ani trochę. A możesz napisać piosenkę przy okazji, bo napisać piosenkę musimy tutaj. Napisz cztery utwory, a nie napisałaś jeszcze żadnej. Bo jakoś wiecie co, strasznie długo się schodzi z tym pisaniem tych piosenek. A czy ty nie jesteś głodna? Nie, bo znowu nam z głodu by padła i dopiero by była awantura. E, tylko wiecie co, zanim się wprowadzi do nas nowy facet, to może schowamy te zdjęcia ze starym, <grym> ze starym facetem. Całkiem by było spoko. Dobra, tutaj mamy jakieś zdjęcia świeże. Nic nie robiliśmy, co nie, nie. To tutaj powiesimy zdjęcie, jest zdjęcie z bratem i będzie zdjęcie z Bartem. E, tylko na razie niech on, wiecie. Musimy też zagospodarować sobie mm, ten balkon, ale na razie jest jesień, to może wiecie. O matka jaki tu wielki plakat pani tutaj. Ua, 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 ua. Dobra, to tak, ona się uczy tutaj grać, coś tutaj sobie pogrywa. No i potem spróbujemy spotkać się z Bartem, wyjdziemy na jakąś imprezkę i weźmiemy go, niech się chłop do nas wprowadzi. A co tam? A ja popijam sobie kaweczkę przy nagrywaniu, także. Idealnie. W ogóle tak ona tutaj gra, tu Lea nam się położyła. I Lea ma bardzo dużo fanów. Piszecie, że słodki piesek, nawet ktoś napisał, że daje subskrypcję, bo mamy takiego pieska w rozgrywce. Więc proszę bardzo, oto dla Was w pełnej okazałości nasza Lea. Na TikToku też pytaliście, co to za rasa. Więc proszę bardzo, to nasza słodzinka. Ja też ją uwielbiam. Nie miałam takiego pieska jeszcze tu w simsach, a jest taki słodziak, patrzcie. O, jeszcze nam szczeka do, do biozoneczki, Także taka nasza słodzinka, groźna niby, ale słodka, proszę bardzo. Ma taką obrożę niby groźna, nie? A ten. A ja ją ubrałam. W sensie dałam jej ubranko na zimę, także nie wiem, ona ma chyba ubranko na dwór. Można przebrać psa, żeby zmienił strój. a w wem pewnie można, co? Edytuj oznaczenia zmian. nie można. szkoda. Czemu to pisanie piosenek tak długo schodzi? Patrzcie, ona dopiero nawet połowy jeszcze nie ma, a jakby tego jakby raz nie skończy, to potem jak jej daję, żeby napisała piosenkę, to ona jakby od nowa zaczyna chyba. Więc jak ja mam napisać te cztery piosenki, jak to tak długo się schodzi? A, pisaliście też, że strój do pracy można zmienić przez MC Commandera. E, tak można, to weźcie mi napiszcie, gdzie to trzeba kliknąć, bo ja oczywiście tego nie mogę znaleźć. No i dobra, jesteśmy w domu, oczywiście. Możemy się w coś ubrać takiego fajnego. Mamy coś takiego jakiegoś... <śmiech> <śmiech> nie wiem, możemy założyć to. W sumie jest jesień, trzeba by było może jakieś już bardziej sweterki ubrać. No dobra, weź zaproś, a może wiesz co? Przez telefon. O tu. I może zrobimy zaproś na randkę. Bart, yes! Of course. A widzicie, Lea jest tak ubrana. Taki ma kubraczek. Nie wiem czemu nie ma go... Ale ma jak coś. Więc widzicie, tutaj ma kubraczek. E, dobra, jedziemy. Gdzie my pojedziemy? Słuchajcie, czy mamy tu jakieś fajne. Tu mamy coś do jedzonka. Tu sklep, tu też coś do jedzonka. Tu jakaś potęńcówka chyba jest. Tu też jest jakaś potęńcówka. Do tej potęńcówki to pamiętam, że zawsze chyba kasy chodziła. A my chcemy potańczyć, czy jeść? Jest sobota. Chodźmy The Best The Beast Nightclub. V4, a to jest departy faktory, to jest jakieś żarcie. Dobra, chodźmy. Tu może, no chodźmy. Chodźmy, zobaczmy, co, co tam. Zobaczmy, co tam mają, co tam dają. Dobra, jesteśmy my tu. Dobra, zobaczmy tak do góry. Wow, jak to wygląda. Słuchajcie, tutaj na górze coś jest? Nie ma. Tutaj mamy jakieś takie siedzonka, jak to w klubie, jakieś tutaj łazienki, takie rzeczy. Dobra. Ej, tu nie ma DJ-a, tylko jest. ten? Słabo. Jest parkiet, ale nie ma DJ-ki, tylko jest taki wiecie. No to słaby ten klub, no ale dobra, chodźmy, zamówimy dla grupy po drinku jakiegoś tutaj, nie wiem co tam. Ale moc? Myślę, że ale moc, to, to nam da moc. Kim jesteś? Ja się, przestraszyłam, że to Kasi, A to Kamila. Pamiętacie Kamila? Ona pracowała u nas w weterynaryjnej, w weterynaryjnej klinice. Ale powiem Wam szczerze, to źle zwiastuje, że już Kamila odeszła, bo ciekawe, jak tam nasi nasi seniorzy. Boję się tego dnia. Słuchajcie, boję się tego dnia. Chociaż ja im przedłużyłam jako seniorom życie, to już to życie i tak wiecie, długo trwa, więc no ciekawa jestem. I co? Gra ta muza, czy nie gra? Coś tam gra. O, panna, kaczupryna zielona. U, pan już na Halloween się wystroił, co? Już na Halloween. Czekajcie na Halloween, bo z Kasią szykujemy dla Was coś fajnego. Znaczy, mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. <grym> tak, i w ogóle z Kasią szykujemy dla Was. No, już do końca roku mamy dużo planów. Co prawda, nasze plany to. Tak trzeba trochę, bo różnie. O! Jest brat, nasz Wincent. Co ty tu robisz? Jak figlarnie to twój brat, oszalałaś? Nie wiem, weź z nim przyjazne jakieś te, bo jesteś rozbawiona, zaraz nam jeszcze ze śmiechu padniesz. Obejmij, brata, czule. Jak Kamila, proszę nie straszyć. Ale pijecie, ale moc. Ale moc, tak. Przedstaw bratu Barta, twojego chłopaka. Czy on jest już jej chłopakiem? Tak jest, bo jej zaproponował sam to, no faktycznie. Julian! Noż, ludzie święci! No ja chciałam na randkę pójść, a tutaj z każdej strony ktoś znajomy. Jeszcze Kasi zaraz przylezie. Cassie to zawsze jest na miejscu, słuchajcie, w pogotowiu. Ona, o, przyszli potańczyć. No cześć, brat! No siema! No, no, hej! Ja na randce, a wy co? Dobra, ale my musimy iść tutaj trochę z nim, bo nas tutaj... Pocałuj go! Przedstaw bratu go! Przedstaw pan, jaki tutaj... Piękny. No, uwielbiam tych simów, te sims 4 randomowych. Uwielbiam, naprawdę. Piękni. Piękni są. O, proszę bardzo. O. Co pani taka smutna, taki kotek smutny. No tak. O, oh, wow. Tutaj. Dzieje się, tutaj, dzieje się, dzieje się. Julian tam daje densy, densy. Ale patrzcie, jak się ubrał pan, pan ten? Jaki pan yy, to jest yy, dyrektor? Pan dyrektor. O tego słowa mi brakowało. Flirtuj z nim. Tak, flirtuj. Ej, co za minusy, co to ma być? Flirciarski dowcip mu opowiedz. Żadnych minusów. Czemu Bart się wkurzył, ej? Trzymaj ręce. No dawaj, chłopaku. Chłopaku, chłopaku. Idziesz tańczyć? Zostaw już tych ludzi wszystkich. Chodźcie tutaj razem, usiądźcie razem, o. odejdźcie trochę od tych ludzi, bo żebyście tak trochę sami pospędzali czas. Dobra. Cassie, no ja mówiłam, że ona przyjdzie, no ja mówiłam, że ona przyjdzie. Ona wyczuła, że Julian dańsi z jakąś tutaj Jane. I ona przyszła. Ona jest wszędzie, słuchajcie, Cassie jest wszędzie, naprawdę. Ona na każdej imprezie po prostu. Tak, przyszliśmy do tego drugiego klubu, nie do tego co na zawsze. Czemu macie minusy, halo? Ona w ogóle gada albo z jakimś facetem tym. Mogłabyś ty z, Bar nie z Bart i ten, tylko że tylko z Bartem rozmawiać? Łaskocz go. <laughs> Czemu minusy? Czemu ją skreślasz? Nie skreślaj jej, ej! Czemu moją skreśloną? Cześć, mamo. Cześć. Jakby wiesz, wcale nie jakby... Jakby mamo, jakby w ogóle... Nie przeszkadzasz, nie, nie rób sobie problemu. Nie przeszkadzasz. A, a, ani, ani trochę nie przeszkadzasz. Jakby poznać teściową na pierwszej czy tam drugiej randce. Meh. Norma. I to rozmawiaj z nią o gotowaniu, jak już przylazła. To, to z nią pogadaj, zdrzemnąć się chcesz, no bo jesteś, no, piesza w nocy już jest, no nie? Okaż podziw. Czy ty flirtujesz? No nie! Czemu ostatnio Simowie ze wszystkimi flirt? Idź sobie. Idź sobie. Dobra, chyba możemy się zbierać, słuchajcie, bo to już jest godzina, która? Druga, więc myślę, że możemy się zbierać. Czy my możemy jakoś się pożegnać? Nie, po prostu tutaj chyba. A nie możemy go zaprosić na noc? Dobra, w każdym razie wracamy do domu, słuchajcie. Wracamy do domu, najwyżej go zaprosimy na chatę, i wtedy zaprosimy go do mieszkania razem, słuchajcie. Co? Lea to seniorka już? Ogólnie mm, opowiem wam pewną historię. Wy widzieliście przed chwilą, jak byliśmy na randce z Bartem w klubie, jak z niego wracamy. A i owszem, nagrało się, więc wy widzieliście, więc też tak było. Ale u mnie tak nie było, ponieważ jak wracaliśmy z parceli tej klubowej do, tutaj do domu, to gra po prostu się kręciła i kręciła i kręciła i, kręciła i nie mogliśmy wrócić, więc ja wyłączyłam, a że wcześniej nie zapisałam, no to miałam to wszystko w tym momencie, w którym zaczęłam nagrywanie. Więc trochę przenieśliśmy się w czasie z powrotem. No nie, Lea już jest staruszką. Dlaczego on, on też szybko tak te pieski nasze? E, no i jakby jest znowu wieczór, sobotę i oni, jak Barta zaprosiłam po prostu do siebie. Znaczy zaprosiła nasza tutaj Vivi. No i po prostu przejdziemy znowu ten sam wieczór. Po prostu obejrzyjcie sobie coś razem na przykład. Nie idź jeszcze spać, no co ty oszalałaś? Zaprosiliśmy go na noc, o tak. No i co, obejrzysz z nim ten film, czy nie? Powiem wam, że już mi się zdarzyło to któryś raz i ja nie wiem o co chodzi. Ja tyle modów usunęłam, raczej już od modów nie powinno się to dziać. Nie wiem, powiem wam, naprawdę nie wiem. Dobra, Bart na w nocy ucieka, chciałam go zapytać, słuchajcie, rano, czy ten czy zamieszka z nami. No ale dobra, szybko idź jedz, bo patrzę, że znowu jesteś mega głodna. Mm, no ale spróbujemy go zaprosić jakby jeszcze raz tutaj na śniadanko. E, powiedzmy, że musiał wyjść do sklepu czy coś. E, I zapytamy go, czy z nami zamieszka. Słuchajcie, a co tam? A co będziemy sobie... Bart śpi. A, aha. <gryw> to sorry. <gryw> dobra. Zjedz sobie, zjedz. Dobra, sprzątni. No i słuchajcie, dzisiaj mamy wolne w końcu i mamy dziewiąty poziom gry na instrumencie. Um, wolne mamy, więc może coś, nie wiem, porobimy. Ja myślę, że moglibyśmy, czekajcie, my mamy ten klub, co nie? I co mamy w tym klubie? Klare, Miki, Bruk, Vincenta i Raula. Uh -huh. Ekipa i kogoś jeszcze? Nie, tylko ekipę, dobra. Myślę, że moglibyśmy wyjść właśnie gdzieś, um, gdzieś ze znajomymi dzisiaj przy niedzieli. Mm, więc może spróbujemy gdzieś wyjść. Co ty tutaj wzięłaś, coś do picia, tak? Ok. Dobra, gdzie ten pies jest? Gdzie jest pies? Słuchajcie, gdzie jest pies? Gdzie pies? Pies w las pod prysznic, super. To go przytul, weź go jakoś, nie wiem, coś tam z nim um, pogłaszcz. O, pogadaj z nim chwilę. Kto jest stary? Brand. Nie Bart, tylko Brand jakiś, dobra, ok. Wiecie co, wybierzemy się do spa. Bierzemy się z dziewczynami do spa. Weźmiemy Charlotte, wezmijemy Jenny, weźmiemy Cassie, Klarę, Alice o możemy wziąć, Miję weźmiemy, weźmiemy Brooke i weźmiemy e O, już nie możemy Alice wziąć. No dobra, to weźmiemy tylko tak. E I pojedziemy sobie do spa, spędzimy sobie dzień z dziewczynami. Mam nadzieję, że wrócimy, że się gra, załaduje, ale już zapisałam, więc chociaż tyle. E no, i sobie trochę spędzimy czasu w spa. Ulala, ale ekipa. Ekipa dobra. Okej, okay, słuchajcie, dziewczynki. Co my tu porobimy? Może na drineczka, co wy na to? <gryw> Zamów drinka dla grupy. Matko, jedyna. Sok z lodem, powiedzmy. Chodźcie dziewczyneczki, najpierw na drineczka, potem się rozejdziemy każda do siebie, co tam będzie chciała sobie ćwiczyć, czy jakie tam sobie zrobić zabiegi, ale najpierw oczywiście do baru. Gdzie wy jesteście? Halo? One poszły się przebrać w szlafroki. Chyba tak. No to się przebierzcie i chodźcie. Mija już się przebrała. Dobra. A, my się nie przebieramy. My od razu w drina. O, cześć Alisa. Właśnie z nią byśmy mogły trochę tutaj bardziej się zapoznać. Zapytaj, jak minął dzień. Dobra, dziewczyneczki. Drineczki, proszę bardzo. Wrączki, wrączki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Kasy, to tam u ciebie? Rozmawiajcie o gotowaniu. Klara, wyglądasz pięknie po tym porodzie. tutaj nasza Charlotka. No, dziewczyneczki, Tylko żeby nie było, że przyszliśmy do spa i będziemy tylko chlać, znaczy sko... kosztować sok z lodem. A możemy na masaż. Wynajmijcie. A co, tutaj nie ma masażysty w tym spa? A kto to? Operator krzesła masażu. Może masaż stóp? Jordan, wykonaj nam masaż stóp. Patrzcie, jak się rzuciła ten sok. Patrzcie ich. Je, yeah, w sumie. Dziewczynetki, co jesteś taka smutna, Klara? Mamuśka, cztery, 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 czworo dzieci urodziła. I patrzcie, jaka piękna. Jaka forma, słuchajcie, jaka forma. Dobra, chodźmy, idziemy na masaż dłoni. Pomasuj nam, Jordan dłonie, please. Please. Idziecie? Idziecie. Co masz z nim? Zaręcz się! Oni po prostu, jak, to, to jest jakaś petarda. Znaczy, w sensie. Petarda, w sensie, że szybko. Szybkość, w sensie. Sz. <laughs> to jest. O! Stupkę, mhm, Ja nie wiem, nie wiem, jak. O co im chodzi? Co to za, za, za. Jakby. Tempo, co to za tempo jest. Ja nie wiem. I patrzcie, że oni sami, ja nie wiem, o co im chodzi, naprawdę. Fajnie, no okej, okay, no dobrze, okej, okay, zaręczmy się. Czemu nie? Czemu nie? To ja nie wiem. W następnym odcinku już ślub, dzieci, nowy dom, ja nie wiem. Czemu chodzisz nagi? No. Dobra, tu stoi jakiś pan. To myślę, że się podda poddamy masażowi sportowemu. O, ten, o, ten ciekawszy pan jest. Dobra. Stopy wymasowane. O, szczęśliwe stopy, ok. Teraz pan nas wymasuje. Molinaj, molinaj. I potem możemy iść do sauny. Odpręż się razem. Tylko nie wiem, czy one się wszystkie zmieszczą, ale może się zmieszczą. Ja byłam pierwsza, spadaj. Mm, super, super. Patrzcie, tutaj ma tatuaż, Co Aga zrobiła specjalnie dla naszej tutaj ymm, Vivi. I tutaj ma tatuaż też. I jeszcze ma tutaj. O tu, tak, tutaj, tutaj ma jeszcze. Dobra, 230 ten masaż, sporo. Dobra, a potem możemy tutaj wziąć odpręż się razem. To już może dziewczyny będą uszły. Będą uszły. Elo, Charlotka, co ty też chcesz, masaż? Śmiało, masuj się, masuj, ciotka stawia. <grym> no, ale masaż się jej nie podobał. Niekomfortowy masaż. No dobra, chodźcie, dziewczynki, do, do, do sauny. Trochę się wypocimy teraz. Chodźcie, chodźcie. Co tutaj masz? Co? Tląca. A co ty, z kim masz uraz, o co ci chodzi? No nie wiem, z Charlotte? Nie wiem. Oj, czemu nie masz, dobra, nieważne, lekcja umysłu. No odprężajcie się razem, no o co wam chodzi? Gdzie one poszły? One poszły na ten? Tutaj? Aha, no to chodźmy i my. Dołącz, chodź, chodź, chodź. One też idą, to i my chodźmy, chodź, chodź, chodź. Nie, ona woli siedzieć. <laughs> No chodź tutaj, dołącz do nich. Możesz jeszcze dołączyć? Dołączyła? A, dołączyłaś. No i super. Dobra, słuchajcie. Przyszłyśmy sobie ze spa do, na jedzonko. Mm, tutaj, do takiej restauracji. Gdzie nas mogą posadzić? Bo nas jest w sumie trochę dużo, więc wypadałoby gdzieś... Może, może ten stolik byśmy wzięły. Prośbimy o stolik. Kto to jest? Carlos. Mm, mm, Carlos! <noise> Carlos, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, usiądziemy sobie coś zjemy. No, chodźcie, dziewczynki. A co my już nie jesteśmy jako grupa? Nie wiem, dobra. Idziemy do stolika. No, może lubić gotowanie, czemu nie? No dobra, nawet nam przynieśli zamówienie, słuchajcie. Myślałam, że już tam nie przyniosą, <laughs> ale przynieśli, więc szybko słuchajcie, zjemy i jedziemy do domu i zaprosimy, słuchajcie, Barta, i żeby się wprowadził. I tak. I się zaręczymy. W sensie on się oświadczy naszej Vivi, żeby nie było. Tak zrobimy, właśnie. Jak się do nas wprowadzi. O Ojeju, jaka pogoda wstrętna. No ale dobra, słuchajcie, jest Bart, więc on już przyszedł. Zaprosiliśmy go. Mm, no, rozmawiamy o tej burzy z piorunami z nim. O, buziaczka mu dała. Ja bym chciała, żebyś mu zaproponowała, żeby dołączył do rodziny, tylko kurczę. Czemu im spada to? Chodźcie, usiądź i rozmawiaj tutaj. Chodźcie do środka. Bo już się burzy. Nie było do... Niedobry od... był ten yy, posiłek? O, jeju, 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 jeju. Wiła, <grywa> Jaki on ten. O, proszę poproś o dołączenie do rodziny. Daj, wprowadzaj się do mnie. Co my będziemy tutaj czekać? Nie ma na co. Ale go nie ma w naszej rodzinie. Czekajcie, jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Tutaj on jest na obrazku, ale w grze go nie było widać, więc zobaczmy, czy teraz będzie jak wyszłam do edycji miasta i chciałam go wprowadzić, słuchajcie, z edycji miasta, co nie? O, pojawił się, fajnie. Dobra, on jest flirciarski. W ogóle on ma tutaj pokrewna dusza. Pójdź na dwie randki. Pójdziemy na dwie randki, dobrze, nie ma sprawy. Ty nie masz pracy, słuchajcie. Więc ogłaszam konkurs, <gusting> casting na pracę dla Barta. Piszcie w komentarzu, w jakiej zawodzie powinien Bart pracować. On jest ambitny, towarzyski, romantyk, uroczy. Masz jakieś umiejętności? No niewiele. Ale gdzie, byśmy my, gdzie byście widzieli właśnie go wy, słuchajcie. W jakim tutaj. w jakiej pracy byście go widzieli? Dajcie mi koniecznie znać. Będzie mi bardzo miło. A ty chodź, i wiesz, co, napisz piosenkę? Żywa melodia. Zobaczymy, czy ty zaczniesz pisać ją jakby od nowa, czy no, widzicie? Jakby czemu nie ma jakby wróć do pisania piosenki czy coś takiego? Nie rozumiem. Dobra, słuchajcie, oni zmierzają do łóżka, będą tutaj sobie się kłaść. Pies za nami bieg. <grym> I myślę, że w o, on ma do spania. I myślę, że w niedalekiej przyszłości, słuchajcie, zrobimy remont i tutaj ten pokój trochę przearanżujemy. Um, aczkolwiek nie jest on jakiś nam teraz potrzebny jeszcze. No, ale myślę, że trzeba będzie go troszeczkę zmienić. Um, no i co? Ja myślę, żeby dokończyć ten odcinek. No jak widzicie, tutaj szybko się wszystko dzieje. Do nas się wprowadził nasz Bart się do nas e, wprowadził. E, w następnym odcinku myślę, że się zaręczymy, może pojedziemy na jakąś wycieczkę, może coś nie wiem, zobaczymy, więc dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia buziaczki i pa!